działa za cydzień, właśnie. Proszę o działanie za cydzień. Całkowicie kornika, ale jest możliwe ograniczenie rozmiaru tej klęski.
To właśnie jest inny. I robi leśnik. Taka jest jego rola. Tak zwana, no można powiedzieć, że to jest rola pewna ochroniarska, tak? Kolejnym bardzo ważnym aspektem jest prawo Unii Europejskiej. Prawo Unii Europejskiej nakłada na leśników obowiązki działania i musimy tutaj wiedzieć, że Puszcza Białowieska ma status obszaru 2000, o czym już wcześniej wspominałam, dlatego zgodnie z przepisami lasów państwowych leśnicy właśnie są zobowiązani, by dbać o zachowanie tych cennych siedlisk oraz chronionych gatunków. W większości właśnie tych działań wymagana jest aktywna ochrona. Na przykład takie kuszowanie drzew. No i tutaj właśnie mamy te wszystkie, jeżeli chodzi o obszar Natura 2000, mamy ustalone pewne punkty, co musimy robić, żeby to zachować. Często właśnie słyszymy nieprawdę o leśnikach, jeżeli o leśnikach z Puszczy Białowieskiej, że chodzi im o pieniądze, tak? No to wielkie kłamstwo, ponieważ lasy państwowe od lat prowadzą wielofunkcyjną, zrównoważoną gospodarkę. No i te wszystkie trzy jakby na puszczańskie nadleśnictwa są deficytowe, tak? No nie oszukujmy się. No i utrzymanie tych nadleśnic składają się inne nadleśnictwa z całej Polski. Także jeżeli chodzi o rolę leśnika, no to głównie leśnik właśnie chroni ten las, chroni tą przyrodę naszą i dzięki nim mamy takie piękne lasy, jakie mamy w Polsce. Dziękuję bardzo. Za 18 minut 11 Marcelina Puchalska, prezes Ekologicznego Forum Młodzieży, naszym gościem. A jeśli Państwo mają pytania związane z Puszczą Białowieską i działalnością ludzi, którzy zajmują się ochroną Puszczy Białowieskiej, ochroną przyrody, zapraszamy do rozmowy z naszym gościem 655 23 55 dla słuchaczy z Polski Północnej, 56 Południa. Telefony w naszej rodzinie 536 600 100 i 200. Zagranica 655 23 33 oraz 655 23 66. Kto pokryje ewentualne szkody? To bardzo dobre pytanie. Kto pokryje ewentualne szkody? Puszcza, no musi być puszcza chroniona, bo jak nie będzie chroniona puszcza. Tych, którzy właśnie zawinili tymi decyzjami z 2012 roku. Także no to tak powinno być, tak powinno się stać. Jak również organizacje pseudoekologiczne, a mówimy tu o Stowarzyszeniu na Rzecz Wszystkich Istot, bo również, że tak powiem, maczą w tym palce, również powinni, tak jak tutaj pan powiedział bardzo słusznie, powinni przyjechać teraz do tej puszczy i pomóc nam z tym problemem. Puszcza, tak. To się stało. Nikt nie wie, co to jest puszcza, taka, bo myślę, że tam odpowiedź jest pewnie taka, że nikt nie pokryje, tylko
Miejmy nadzieję, że coś pokryje, ktoś zostanie pociągnięty do odpowiedzialności za decyzję, a jak będzie, to już się okaże. No, jeśli rząd przystanie na to, co dyktuje Trybunał Sprawiedliwości czy Komisja Europejska, to no to sami będziemy pokrywać. No, że tu w Warszawie to jest puszcza Knyszyńska, jaka to jest ta puszcza. To Warszawą właśnie. Nie ma białowieskiej, no. Nie ma prawosławnych, nie ma mormonów, nie ma ewangelików, nie ma świadków Jehowy. I tylko pieniądze tutaj gromadzą, pieniądze. Także broń się przed chciwością, broń się przed pazernością, przed lichwą, broń się przed demencją starczą, przed no taką, że ci padnie jak Mareczka. Także jako młodzi ludzie mówimy, że to było wręcz żenujące ze strony Komisji Europejskiej. Ale jak dalej będzie, to zobaczymy. Radio Maria, proszę. Pochwalony bądź Pan Jezus Chrystus. Ja dzwonię ze Słowacji i chcę pozdrowić wszystkich w Radio Maria i słuchaczom i Was w studio. I bardzo dziękuję za taką relację, bo kiedyś był z panem profesorem, z doktorem Siską, ale sam się nie dodzwonił. To jest ozaj człowiek, który rozumie lesu. Tak samo jak u was, ale wcześniej u nas od 2004 roku. On lesu rozumie. Tak zwani ochranari, ja ich nazywam ekoterroryści. On lesu się nauczy. Wszystko, nic nie robić, nie chać tak. No a ludzie na Słowensku są już teraz w katastrofalnym stale. Ale jednoducho ti ľudia, ktorí sa sa tvária, akože tomu rozumejú, nevedia pochopiť jednu vec. Les sa vychováva sekerou. To je jedna základná vec, ktorú oni nevedia a preto tie lesy vyzerajú tak, ako vyzerajú. Bo to nové sú požičky. Ale veľmi sa teším, že sa u vás naši mladí... To požičky pozabankové. Takže, žeby ogoliť. To, čo sa urobilo, je dobre. Hoci každý vidí, že to je celkom zlé. Takže od času do času Radio Maria počúvam a držím vám palce, aby sa vám to podarilo. Škody nenahradiť nič, tie už sú také, že to si budeme musieť nahradiť sami. Bardzo dziękuję. Ďakujem. No, neviem, či ešte taká otázka bude. Tak, dziękujemy bardzo, pozdrawiamy pana, pozdrawiamy oczywiście Słowaków przy tej okazji, naszych południowych sąsiadów. Bardzo dziękuję też za... Pięknie, z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem. Dziękuję za te pozdrowienia, a równocześnie za tę formę przestrogi, którą pan daje. No i nadzieję dlatego, że młodzi ludzie tym tematem się zajmują, że jest coś takiego jak ekologiczne forum młodzieży. No i jak sądzę, pani Marcelino, nie jesteście ekoterrorystami. Nie, broń Boże, nie jesteśmy ekoterrorystami. Działamy zgodnie, chronimy polskiej przyrody, działamy zgodnie z nauką. Słuchamy doświadczonych ludzi, leśników, profesorów, naukowców. Także jesteśmy jakby po tej drugiej stronie. Dobrych ekologów, prawdziwych ekologów, którzy mają pojęcie o ekologii. Radio Maria, proszę. Szczęść Boże. Cześć Boże. Ja mówię z Żoliborza z Warszawy. Nasza grupa uważa, że odkąd pan Szyszko wszedł do rządu, to są korniki, a wcześniej całe wieki korników nie było i las żył, i piękne drzewa żyły, a piękne drzewa są wycinane, w Łomiankach są wycinane drzewa, w parkach. No niestety, ludzie robią takie strajki na ulicy, żeby wspomóc te lasy. No są wycinane, no to zwracają się leśnicy, proszę iść do pana Szyszko, proszę iść do ministra Szyszko. No to chciałam tylko powiedzieć i bardzo przepraszam i dziękuję. Z Panem Bogiem. Dziękuję bardzo. Nie wiem, czy jeszcze leśnicy mówią proszę iść do pana Szyszko, bo nie jest ministrem środowiska. Pani Marcelino. No cóż, tutaj pani, nie wiem, czy pani była w Puszczy Białowieskiej. Tak jak mówiłam, jest ogromne przekłamanie, ogromna manipulacja medialna. Co się stało, co się dzieje w tej Puszczy Białowieskiej, to co pani powiedziała, że odkąd
pan profesor Jan Szyszko był ministrem środowiska, wszedł kornik, to jest wielkie kłamstwo, nieprawda. Tak jak już mówiłem, wszystko to zaczęło się dużo wcześniej. To były złe decyzje Ministerstwa Środowiska poprzez właśnie ograniczenie pozyskania tego drewna i związane z degradacją kornika, bo gdyby zareagowano wcześniej, tak jak robi się to w innych nadleśnictwach, taki nadleśniczy by zareagowali, rozgląda się za drzewami troszkę, jakby to było na hali, żeby miała wąs. W taki sposób można właśnie ograniczyć kornika przez usuwanie i wywiezienie z lasu tego drewna. Żeby babcia miała wąs, chodziłaby na pląsy. Na kolejne drzewo. Także przypominałaby o podsumowanie pani, że pan profesor Jan Szyszko, skąd jest w rządzie, jest kornik, wielkie jej kłamstwo. Nieprawda. Radio Maryja, proszę. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Halina z Podkarpacia się kłania. Proszę ojca i proszę szanownej młodzieży, prosiłabym bardzo, żeby oprócz interesowania się puszczą, zainteresować się tym, aby nie było, żeby interweniować u pana ministra rolnictwa, żeby wycofał się ze stosowania pozwolenia na stosowanie glifosatu, żeby nie sprowadzał modyfikowanych genetycznie roślin i pasz i żeby promował i zachęcał rolników do rolnictwa ekologicznego, które daje zdrową żywność. Wtedy będziemy zdrowi, jak będziemy jeść zdrową żywność. Proszę bardzo młodzież, aby się tym zainteresowała i interweniowała u ministra rolnictwa. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Pani Marcelino? Szanowna Pani, na pewno zainteresujemy się tym problemem jako młodzież. Także myślę, że to jest również bardzo duży problem, jeżeli chodzi o żywność zmodyfikowaną i tak jak Pani mówi, że na pewno będziemy zdrowsi, jeżeli tej żywności zmodyfikowanej nie będziemy mieli w naszym rynku. Radio Maryja, prosimy. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Ja tylko chciałam dodać, z Wielkopolski dzwonię, chciałam dodać, że każdy jest nie w swoim fachu jest fachowcem. Tak jak teraz tych leśników. Przecież oni się uczyli, chodzili do szkoły, mają wiedzę, mają wszystko. Dlaczego im się utrudnia? Dlaczego im się kłody kładzie pod nogi? A teraz wielki poseł, nie wiadomo co kończył, nie wiadomo co, na jaką szkołę skończył i on się wtrąca się do lasu, do rolników. Niech on przyjdzie na rolę, niech on trochę popracuje, niech on się nagnie tego kręgosłupa, to potem uszanuje to wszystko. Tych ludzi pracę, która ta praca jest taka, a nie inna. Jest ciężka, bo ja sobie nie wyobrażam, żebym ja teraz dla wózku poszła rolować. To ja się pytam, gdzie są fachowcy? Więc ja wszystkich rolników pozdrawiam i życzę im zdrowia, żeby wytrwali i żeby te lasy ogarnęli. Ja dam tylko przykład. Były piękne kasztany i zawsze i są w mieście. Dobrze, że Pan Bóg robi to naturalną czystkę. Zwalił takie grube drzewa kasztanowca. Okazało się co? Drzewa chorują, ale nikt nie podejmie tej wycinki i nikt nie tego. Dopiero jak ktoś straci życie pod tym konarem drzew, wtedy jest wielkie halo. Dlaczego? Kto? Co? Kto zaniedbał? Więc ja się pytam cały czas. Jest teraz na cmentarzu w mojej tam 5 kilometrów ode mnie jest piękny cmentarz i są też drzewa i mają te, nie wiem co to kasztan tam ma, czy jaką to chorobę, ale też jest całe i teraz tak, jak te drzewa padną, bo Pan Bóg zrobi to w swoim czasie,
te drzewa popadają, pomniki porozwalają. I kto? To dopiero jak się coś się staje, to wtedy my się budzimy. O Boże, co się stało? Dlaczego taka tragedia? A my mamy lasy, ale trzeba robić wycinkę, trzeba odmładzać las i my będziemy mieli do końca życia i jeszcze, no do końca świata i jeszcze krok dalej. Szczęść Boże, pozdrawiam całe biuro Radia Maryja i słuchowisko. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Słuchowisko. Pani Marcelino, coś, jakiś dodatek jeszcze do naszej słuchaczki? Taki króciutki tutaj, jak widzimy właśnie wielkie emocje. Tutaj, tak jak również takie emocje mają miejsce wśród miejscowej ludności, wśród leśników w Puszczy Białowieskiej, leśników, którzy mają związane ręce, tak jak pani tutaj powiedziała, poprzez złe decyzje, które nie powinny mieć miejsca, także... Dziękuję bardzo. Dziękuję także Państwu. Pani Marcelina Puchalska, prezes Ekologicznego Forum Młodzieży. To grupa młodych wolontariuszy działająca na rzecz ochrony środowiska, ekologów chrześcijańskich, nasz gość. A temat Puszcza Białowieska, no ten temat pewnie będzie przewijał się jeszcze nieraz w naszych audycjach. Bardzo dziękuję Pani Marcelino. Dziękuję również, pozdrawiam wszystkich słuchaczy oraz młodzież z Ekologicznego Forum Młodzieży z całej Polski. Z Panem Bogiem, szczęść Boże. Z Panem Bogiem. Wysłuchaliśmy wczorajszych porad ekologa. Słuchają Państwo Radia Maryja, przed nami powtórzenie wczorajszych aktualności dnia. Obudź się, postawaj, niech opadnie kłamstwa tła, powstań z kolan Polsko, daj nam sprawie. Wydarzeń, które mają miejsce w Toruniu. Dzisiaj właśnie w Toruniu, w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej, odbywa się konferencja poświęcona nowym technologiom. Wydarzenie pod tytułem Niepodległość cyfrowa. Polska myśl technologiczna, czyli od pomysłu do sukcesu. Są wystąpienia tutaj zacnych gości. Teraz szersze fragmenty wystąpienia pana premiera Mateusza Morawieckiego, także pana ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka. Posłuchajmy i zobaczmy właśnie, no, posłuchajmy tych wystąpień, które chociaż po części oddają charakter dzisiejszego właśnie sympozjum, dzisiejszego spotkania w Toruniu, Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. Na czym ten świat dzisiaj gospodarczy polega? No właśnie na tym, że na szczycie piramidy wartości dodanej są firmy, państwa, technologie wysoko nasycone technologiami tych najbogatszych państw, które stać jest na to, prawda, żeby inwestować jeszcze więcej. Lub tych państw, które nie są dzisiaj najbogatsze w PKB per capita, na głowę mieszkańca, ale są niedemokratyczne i potrafią jakby w taki sposób zarządzić swoją gospodarką, żeby tych oszczędności było więcej. Ale ten model nas oczywiście nie interesuje. Interesuje nas model demokratyczny, a jednocześnie skuteczny gospodarczo. Ale reguły tej gospodarki kapitalistycznej nie są zapisane na dwóch kamiennych tablicach, nie są objawione, nie są dane nam z nieba. One ewoluują, one się zmieniają i my powinniśmy w umiejętny, sprytny sposób rozpoznawać też znaki przyszłości. I te znaki to właśnie między innymi robotyzacja, automatyzacja, coraz więcej mechaniki, mechatroniki, informatyki. To, gdzie myśl ludzka zaszyta jest w poszczególnych usługach i produktach, tam, gdzie możemy przeskoczyć pewien etap rozwoju i stać się tym wilczkiem, takim już coraz bardziej, prawda, dorosłym, który rzeczywiście z tygrysem sobie będzie coraz lepiej radził. Może ten tygrys będzie taki bardziej ospały, wileniały, to wtedy sobie już całkiem poradzimy kiedyś
nie za długo, mam nadzieję, z tym tygrysem. Bardzo potrzebny do tego jest ten odwieczny nasz polski romantyzm, to mierz siły na zamiary i to oczywiście mamy. Ale potrzebne jest też rozumienie współczesnych mechanizmów, jak te marże, jak ta polityka międzynarodowa wygląda, jak, gdzie, kto nas bierze w kleszcze i w jaki sposób znaleźć odpowiedź na te współczesne wyzwania. A więc oprócz romantyzmu, romantyzm, ale też pozytywizm środków, romantyzm celów i pozytywizm środków, to jest nam dzisiaj najbardziej potrzebne i taka jest nasza polityka, taka jest polityka rządu Prawa i Sprawiedliwości po to, żeby właśnie tą wąską dość ścieżką wypracowywać jak najlepsze reguły rozwoju gospodarczego, te, które nie są zapisane w kamieniu. O co chodzi też w tym rozwoju? Przecież nie chodzi tylko o te firmy, żeby odniosły sukces. Chodzi o to, żeby Polska odniosła sukces. Chodzi o to, żeby Polska była wielkim, silnym, zasobnym krajem i sprawnie rządzonym. Krajem, gdzie nie ma korporacjonizmu, klientelizmu. Dlatego jesteśmy tak bezpardonowo atakowani teraz ze wszystkich stron. Po to właśnie jesteśmy wciskani do kąta, żeby być łatwiejszym często przeciwnikiem. Więc my musimy zamieniać coraz bardziej ten kapitalizm udziałowców na kapitalizm szeroko rozumianych interesariuszy, pracowników, również oczywiście przedsiębiorców, ale też środowisk lokalnych. To jest niezwykle ważne dla takiej demokratyzacji, dla legitymizacji władzy i systemu gospodarczego. Żeby ludzie wierzyli w to, że to, co my im proponujemy, jest dla nich, ale nie tylko na jutro. Bo jak będą chcieli tylko na jutro, to musimy się zadłużyć, zwiększyć kredyt i wtedy będzie miło przez 2 lata. Ale potem będzie niemiło. Bo potem trzeba spłacać te długi i nie będzie takiego sukcesu, nie będzie tej wielkiej Polski, o której wszyscy marzymy, o której marzyli ci, których dzień wczoraj obchodziliśmy, żołnierze wyklęci, którzy pragnęli tego, żeby Polska była czysta jak łza, jak śpiewali w jednej ze swoich piosenek, żołnierze wyklęci, ale również, żeby była wielka i żeby była silna. I tutaj ta zwinność, to rozumienie tych produktów przyszłości, tego, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać, tych usług przyszłości jest niesamowicie ważne. Ale ważne jest również to, żebyśmy w odpowiedni sposób my, jako ludzie, którzy rozumieją to, na czym te najbliższe 5, 10, 15 lat najprawdopodobniej będzie polegać, zakładając, że będziemy dalej mogli żyć w tym błogosławionym czasie pokoju, bo to jest przecież też najważniejsze i że będziemy mogli wzmacniać naszą siłę obronną, siłę odstraszania, bo to jest też fundamentalnie ważne, to co robi pan minister, znakomicie pan minister Błaszczak. To dzięki temu będziemy mogli zbudować właśnie kraj, państwo bardzo silne, nie tylko tu i teraz, bo tu i teraz powiodły nam się nasze programy. Nikt w to za bardzo nie wierzył, ale zrobiliśmy to, co obiecaliśmy i jesteśmy na bardzo dobrej drodze do realizacji dalszych naszych bezpośrednich kroków. Jednak te wyzwania, które zarysowałem, chciałbym też, żebyście Państwo mieli gdzieś z tyłu głowy, jak myślimy o startupach, jak myślimy o nowoczesności, o innowacyjności. To są niezwykle ważne zjawiska w gospodarce, które wzbogacają wartość dodaną, wzbogacają ją materialnie, ale dzięki temu polskiemu duchowi my wiemy, jak zagospodarować tą wartość materialną dla naszej siły ducha, dla naszej wiary i dla naszej przyszłości. To fragmenty wystąpień pana premiera Mateusza Morawieckiego, a teraz fragment wystąpienia pana ministra Mariusza Błaszczaka. Posłuchajmy. Czcigodny ojcze dyrektorze, ojcze rektorze, panie premierze, państwo ministrowie, parlamentarzyści, szanowni państwo, innowacyjność, a obronność Rzeczypospolitej Polskiej. Rzeczywiście, tak jak powiedział pan premier, minister obrony narodowej dysponuje pewnym zasobem. Ten zasób okazuje się, że jest mniejszy niż
to wszystko, co z Polski jest wyprowadzane ze względu na stosunki własnościowe, ze względu na model gospodarki, jaki był w naszym kraju uprawiany przez dziesięciolecia, ale to jest pewien zasób, rzeczywiście to jest pewien zasób. Kiedy rozpocząłem swoją misję jako minister obrony narodowej od wizyty w NATO, od spotkania z sekretarzem generalnym NATO, Jensem Stoltenbergiem, to usłyszałem, że Polska należy do tych państw, które przywiązują wagę do swojej obronności i to nie jest rzecz typowa, niestety, w ramach NATO, ale ten krąg państw, które poważnie traktują obronność, się rozszerza. 5 państw dziś przeznacza 2% swojego PKB na obronność, jak stwierdził sekretarz generalny NATO, są deklaracje kolejnych 3 państw. My, to jest decyzja naszego rządu i parlamentu, zwiększymy ten zasób do 2,5% do roku 2030, a więc to jest rzeczywiście pewien konkretny zasób. Teraz pytanie zasadnicze, jak wykorzystać ten zasób z korzyścią dla Polski? Oczywiście można pójść na skróty, kupić sprzęt, niezbędny sprzęt, który będzie w Polsce montowany, ale czy z tego tytułu będą pożytki? No, jakiś pożytek na pewno będzie, bo Wojsko Polskie będzie wyposażone w nowoczesny sprzęt, ale przecież nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby ten sprzęt był w jakiejś chociażby części wytwarzany w Polsce. Nie tylko ważne jest, żeby w Polsce była praca, ale chodzi o to, żeby myśl techniczna, żeby ten potencjał właśnie ludzki został w naszym kraju wykorzystany. I tu dochodzimy do niezwykle istotnej sprawy, właśnie potencjału ludzkiego. Możemy powiedzieć wprost, że Polska należy do tych państw, w których, szczególnie jeżeli chodzi o innowacyjność, która no, jest konsekwencją wykształcenia, zaangażowania, pracy, ten potencjał jest. Niewątpliwie ten potencjał jest. Innowacyjność, a obronność. Chciałbym też skoncentrować się na kwestiach związanych z informatyką. Otóż proszę Państwa, spójrzmy na przykłady. Międzynarodowa Olimpiada Informatyczna. Do finałów kwalifikuje się około 320 uczniów co roku. Według zasady po 4 uczniów z każdego startującego kraju. Klasyfikowani są oni według zdobytych punktów. Około połowa nagradzana jest medalami, w tym około 25 uczestników medalami złotymi. Wszyscy polscy uczestnicy niemal każdego roku zdobywają 4 medale, co oznacza, że plasują się w górnej połowie stawki. To jest fakt. Ranking Top Coder. Top Coder jest znaną amerykańską firmą zajmującą się organizacją konkursów programistycznych i prowadzącą bazę danych najlepszych programistów świata, z której korzystają największe firmy informatyczne świata, tu wspomniane też przez pana premiera, do pozyskiwania pracowników. Rankingowi temu przewodzi obecnie Uniwersytet Warszawski. Natomiast w rankingu państw Polska zajmuje 4 miejsce po Rosji, Chinach i Japonii. To też jest fakt. Kolejny ranking. Hacker Rank. W prestiżowym Hacker Rank, która określa profesjonalne zdolności programistów, Polska zajmuje 3 miejsce za krajami dużo bardziej ludnymi, za krajami, które mają potężną liczbę ludności, a więc za Chinami, no i trochę mniejszym krajem, ale też dużo większym od nas Rosją. No, nie wiem, czy istnieje inna dziedzina inżynierska, gdzie Polacy stanowiliby taką potęgę i konkurowali z krajami wielokrotnie większymi. To jest ten potencjał, który należy wykorzystać, który należy rozwijać. Nie przypadkiem nasza konferencja odbywa się w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. To jest jedna z uczelni, która bardzo poważnie podchodzi do tego, aby taki potencjał właśnie kształtować, formować, a później
wykorzystywać. To jest cały mechanizm i Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej daje przykład, jak można właśnie ten mechanizm budować. Specjaliści wysokiej klasy, związani z przygotowaniem materiałów telewizyjnych, którzy pracują w telewizji Trwam, ale pracują także w innych telewizjach. I w tych telewizjach, które, jeżeli chodzi o ich przekaz, no cóż, daleko są od telewizji Trwam, ale pracują. Dlaczego? Dlatego, że są najlepsi. Dlatego, że absolwenci tej uczelni są po prostu najlepsi. I to jest zasada obiektywna. To jest zasada, z której powinniśmy korzystać. A więc nie traktujmy naszego kraju jako montowni, nie traktujmy naszego kraju jako miejsca, w którym wychowywani, nauczani są młodzi ludzie, a potem muszą z Polski wyjeżdżać za pracą. Stwórzmy im warunki do tego, żeby mogli pracować w Polsce. To się naprawdę opłaca, to się wszystkim opłaca, to się Polsce opłaca. A więc Fidesz oczywiście jak najbardziej, bo leży u podstawy naszej cywilizacji, naszej kultury. Ratio, bo musimy, powinniśmy, jestem przekonany, że musimy w sposób racjonalny wykorzystywać nasz potencjał, nasze zasoby i wszystko dla patrii. I wszystko dla patrii. A że można to zrobić, udowadnia nasz rząd. Pan premier przedstawił w zasadzie program. To jest program zrównoważonego rozwoju premiera Morawieckiego. To jest to, co wprowadzamy, to jest to, co jestem o tym głęboko przekonany. Przy naszym wspólnym wysiłku musi zakończyć się sukcesem. A ja ze swojej strony deklaruję pełne zaangażowanie tego zasobu, o którym wspomniałem na wstępie, poprzez tworzenie właśnie możliwości do tego, żeby Polacy wykształceni mogli znaleźć pracę w tych instytucjach, które są związane, podlegają, tworzą Polską Grupę Zbrojeniową przy produkcji nowoczesnego sprzętu dla Wojska Polskiego. Wszystkim to się opłaci. A przede wszystkim opłaci się Polsce. Bardzo dziękuję. To takie odgłosy z sympozjum, które dzisiaj ma miejsce w Toruniu, w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. Było tu wystąpienie pana ministra Mariusza Błaszczaka. Fragment wystąpienia pana ministra. Za chwilę kolejny temat. Polska im hołd oddaje i co pan sądzi o tej ustawie degradacyjnej? Czy to jest, bo
potrzebne, czy nie, czy no, kiedyś ktoś tam krzyczał, prawda, żeby się od generała, no ale myślę, że to są już skrajne wypowiedzi, to oczywiście był redaktor naczelny gazety. No, pamiętajmy o tym, że na poziomie prawnym Polska jest po tym okrągłym stole była jakąś kontynuacją PRL-u. Generałowie, o których mówimy, wprowadzali m.in. stan wojenny, byli odpowiedzialni w sensie różnym za te różne zbrodnie komunistyczne, też symbolizowali państwo, które było podległe Moskwie. Notabene sam stan wojenny wprowadzili właśnie słuchając się Moskwy, a nie własnego narodu. Symbolika czasów komunizmu jest jednoznaczna, to są czasy totalitaryzmu, zniewolenia państwa polskiego. W związku z czym, jeśli czcimy żołnierzy niezłomnych, tych, którzy walczyli o niepodległą Polskę, tych, którzy oddawali życie i byli w stanie w sposób heroiczny tutaj się poświęcać, no to jak możemy równocześnie na płaszczyźnie niepodległej Polski czcić, honorować tych, którzy Polskę zdradzili? Więc w tym względzie ustawa degradacyjna ma właśnie taki wymiar pokazania, gdzie była zdrada i gdzie było bohaterstwo, gdzie był patriotyzm. To ma potężny wymiar wychowawczy. Państwo polskie musi się szanować, jeśli chce swoich obywateli wychowywać do niepodległości, a nie do kolaboracji. A zarazem pamiętajmy, że to nie tylko są czasy, nazwijmy to takie trochę jak czasy zaborów, ale są to czasy państwa totalitarnego, kiedy system jest zbrodniczy z definicji. Mamy do czynienia z systemem komunistycznym, za którym oni stali. I to jest tym bardziej w perspektywie takiej polskiej rzecz niezwykle istotna i od strony moralnej, a więc i wychowawczej, i także formalnej. I to jest po prostu rozliczenie się z tą komuną. Oczywiście to mówimy o pewnym wymiarze symbolicznym, ale pamiętajmy, że symbole odgrywają również w życiu państwowym ogromną rolę. Oczywiście, no i to jest, no, poza tym to ktoś powie, no dobrze, cóż temu człowiekowi już się zrobi, skoro większość już nie żyją, prawda, ci delikwenci, generałowie, ale jest jakaś taka pewne rozliczenie historyczne, prawda, że jednak czas upłynął, ale jednak wskazał, kto był katem, oprawcą, a kto był ofiarą. No trzeba skończyć z tym twierdzeniem, mówię po okrągłostołowym, że mieliśmy do czynienia z trudnymi czasami i w czasach trudnych jeden był w partii i działał, a drugi był w opozycji i też działał. Jeden był żołnierzem wyklętym czy żołnierzem niepodległego państwa polskiego i ginął, a drugi strzelał do niego i był też w trudnej sytuacji, bo musiał strzelać. No nie, no trzeba nazwać rzeczy po imieniu. Ważną rzeczą niezwykle jest nazywać rzeczy po imieniu, dobro dobrem, zło złem, zdradę zdradą, bohaterstwo bohaterstwem. To ma wymiar oczywiście dla tych, którzy już zmarli, mniej istotny, to oni są w innym świecie. Natomiast jeśli bierzemy pod uwagę tych, którzy żyją, to jest rzecz fundamentalna. Na każdym tego poziomie to jest, edukuje się całe społeczeństwo. Nawet w tych dyskusjach, które w tej chwili się toczą, i młode pokolenie, zresztą pamiętajmy, tak mocno dzisiaj zafascynowane tą tradycją żołnierzy wyklętych. Tu mieliśmy do czynienia właśnie z tym hasłem, które ojciec przywołał, odczepcie się od generała, oczywiście to było o wiele brutalniej powiedziane, od generała, chodziło o generała Jaruzelskiego, czy niektórzy też mówili tak o generale Kiszczaku, ponieważ doprowadzili do porozumienia okrągłostołowego. To nie ma nic do rzeczy. To są symbole czasów totalitaryzmu. Wydaje się, że w tym kontekście 1 marca bardzo dobra data, żeby taki temat podjąć. No właśnie, a tak patrzę na historię, panie profesorze, to jednak ta Magdalenka połączyła te pewne osoby, jak się okazuje, że nie były tak dobrane przypadkowo, jednak władza ówczesna, oddająca powiedzmy władzę, czuła, że może się dogadać po prostu i dlatego wybrała takie, a nie inne osoby. Nie, oni dogadali się najprawdopodobniej, gdybyśmy chcieli spekulować historycznie, też nie na skutek własnej woli, tylko pewnego eksperymentu, który Moskwa planowała, żeby reformę systemu zrobić i trzeba było znaleźć kraj, gdzie można modelowo tego typu sprawę przetestować, ponieważ w Polsce była solidarność rozbita przez stan wojenny, czasem agenturalnie tutaj różne rzeczy próbowano zrobić i porozbijać ten związek, więc był
to modelowy przykład tego, co w Moskwie zadecydowano. Później w wielu innych krajach to się działo. To przechodzenie systemu przez system, czyli zmienić wiele, żeby się wiele nic nie zmieniło w sensie ich władzy. To wiadomo, im się do końca nie udało i tak dalej, ale niesamodzielność generała Jaruzelskiego w roku 81 niczym się nie różniła od tego, co zrobił w 89, tylko inny był kurs moskiewski, a dzisiaj się mówi, jakoby on się zerwał z moskiewskiego łańcucha i na własną rękę dokonywał tego porozumienia z opozycją. Tego się udowodnić twardo historycznie nie da. I w tym względzie tak też trzeba czytać ten czas przemian. We własnym interesie to robiono, a nawet w interesie całego bloku komunistycznego, który przeżywał pewne reformy. No jeszcze ta ustawa, czyli nowelizacja ustawy o IPN. Pan profesor, wiem, że śledzi tą sprawę, kiedyś zresztą był kolegium tejże instytucji. Wydaje nam się, że już nastąpiła fala pewnego spokoju i powiedzmy dogadania się co do szczegółów, jeśli chodzi o tutaj rozmowy polsko-izraelskie, tak powiedzmy ogólnie, prawda? No miejmy nadzieję, że to będzie zmierzać do pewnego wyciszenia i uspokojenia. Jeśli to ma być trwałe, a nie tylko przejściowe, jeśli to ma przynieść duże owoce, to na gruncie prawdy. I tutaj ustawa podkreśla ten wymiar właśnie prawdy prostej, najbardziej prostej, może nie prymitywnej, ale tak nieoczywistej. Polska nie jest odpowiedzialna za zbrodnie. Polska nie jest odpowiedzialna za obozy koncentracyjne. Polska była poddana zbrodniczej polityce i niemieckiej, i ukraińskiej, też chodzi o nacjonalistów ukraińskich. W tym względzie są to rzeczy proste, aczkolwiek jak widać w świecie nieznane, a w wielu wypadkach bardzo zakłamane. I w tym względzie trzymanie się kursu prawdy i walka o tą prawdę ostatecznie daje szansę na prawdziwe pojednanie międzynarodowe. Inaczej będziemy tylko w ułudzie pojednania żyć, a to wcześniej czy później wybucha i skandal się rozlewa na cały świat. Zresztą jak gdyby to powiedzieć, panie profesorze, pokolenia, które przeżyły wojny, gdyby mi powiedzieć, bo już ich nie ma, ale ktoś, no, może jeszcze są parę, że tak powiem, osób, że tego typu Polska się będzie musiała bronić przed tego typu zarzutami, no to by po prostu nie uwierzyło nigdy. Powiedziałoby, że to jest jakieś w ogóle jakaś aberracja myślowo, nie wiem, myślowo uczuciowa i tak dalej, a jednak takie czasy przychodzą. No przyszły czasy postprawdy, gdzie liczą się narracje, a nie prawda właśnie, czy opowiastki pewne, które różni snują, więc to dlatego tak jest, ale zwróćmy uwagę, ktoś pytał, dlaczego myśmy zostawili dużo takich pamiątek po obozach koncentracyjnych, a nie tak jak w Niemczech, gdzie tylko małe ślady, a czasem nic nie ma. No myśmy po prostu, nikomu do głowy nie przychodziło, żeby twierdzić, że to jest nasz produkt polski, bo nie był w najmniejszym tego słowa znaczeniu, ale no, to jest kwestia bardzo dla nas edukacyjnie ważna. Edukujemy się jako społeczeństwo, jako politycy, jako często naukowcy i tak dalej. Co się w świecie dzieje? Żyć w takim przekonaniu, że wszyscy nas dobrze widzą, to był pewien fałsz, którym się też karmiliśmy, karmiły nas liberalne media i z tego letargu trzeba się obudzić i wziąć się do roboty po to, żeby odkłamać tak wiele rzeczy, które na nasz temat jest mówione. Hołd dla tych, co zachowali się jak trzeba. My jesteśmy już tuż po świętowaniu żołnierzy niezłomnych, wyklętych. Chcieli nas zakopać, nie wiedzieli, że jesteśmy ziarnem. To zdanie pokazuje właśnie też to, co wydarzyło się można powiedzieć, teraz my możemy hołdować, świętować, cieszyć się z tych, którzy okazali się niezłomnymi. Panie profesorze, dziękuję bardzo za komentarz. Wiem, że pan jest w drodze. Udaje się teraz na spotkanie ważne, ale mimo wszystko znalazł pan czas dla naszych słuchaczy, więc serdecznie pozdrawiamy. Dziękuję. Rzeczywiście z wojewodą lubelskim jedziemy na spotkanie z świętym profesorem Górzem. Już go pozdrawiamy serdecznie i dziękuję za audycję, za wysłuchanie. Dziękuję bardzo. Naszym gościem był pan profesor Mieczysław Ryba. Była ta rozmowa w czasie audycji Aktualności Dnia. Za chwilę kolejny temat.
pięknie kolejny z cyklu. Tak można powiedzieć, że przezorność zawsze popłaca. Kiedyś było takie hasło, że przezorny zawsze ubezpieczony. Nie wiem, czy to dzisiaj ono jest aktualne. Pewnie tak. Naszym gościem jest pani podinspektor policji Wioletta Dąbrowska, rzecznik prasowy komendanta miejskiego policji w Toruniu. Witamy serdecznie, panie inspektor. Witam serdecznie. Witam ojca prowadzącego i wszystkich słuchaczy. Cieszymy się. Panie inspektorze, taka rozmowa bardzo mi się daje ważna, bo fala mrozów wydaje się odpływa od nas, ale zima jeszcze się nie kończy. Nie chodzi tutaj w sumie tylko o zimę jako taką. Wiemy, że te właśnie ostre mrozy, niskie temperatury po prostu zbierają wielkie żniwo osób, a przecież o tym przypominamy. To nie jest jakaś nowość u nas, że zimy są dosyć mroźne. A ważna rzecz jest też taka, bo my w ciągu dnia widzimy, że ktoś tam gdzieś siedzi, no to staramy się może zauważyć, może dać coś ciepłego, nawet zaproponować herbatę. Natomiast dramat dzieje się pod wieczór, w nocy, prawda? Kiedy temperatury spadają bardzo nisko i szybko. No i wtedy nie widzimy tych osób, które gdzieś właśnie się zaszywają, czasami wstydzą powiedzieć, że nie mają gdzie mieszkać. Więc o jakich zasadach powinniśmy pamiętać w dużych miastach, ale i także w małych miejscowościach? Zawsze, kiedy tylko mamy świadomość, czy też w jakiś sposób mamy informację, wiedzę taką, że takie osoby, nawet kiedy tych mrozów nie ma, mają takie miejsca gdzieś w pobliżu naszego miejsca zamieszkania i przebywają w nich często, pamiętajmy o tym, żeby dać sygnał. Jeden sygnał może ratować komuś życie. Numer 997 i 112 to numery, które zawsze wykręcamy w sytuacji, kiedy czegoś potrzebujemy my sami, ale dajmy też taki nawet anonimowy sygnał policjantom, że być może ta osoba po prostu tam przebywa. Nie pytajmy nawet, nie musimy ingerować, nie musimy pytać, czy coś jej potrzeba w danym momencie. Po prostu dajmy służbom sygnał, że taka osoba przebywa. Być może policjantom, strażnikom uda się nakłonić taką osobę do przynajmniej spędzenia takiej nocy czy takiego czasu mroźnego w miejscu, w noclegowniach, w Caritasie, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest udzielana i niesiona. Często jest tak, że nawet kiedy te miejsca są przepełnione, to zawsze takie osoby są przyjmowane. Często jest tak, że zdarza się może tak, że te osoby odmawiają pomocy, twierdzą, że nic im nie potrzeba, ale wiedzmy jedno, że krew, która nieprawidłowo krąży, też może mieć wpływ na podejmowane decyzje przez pewne osoby. Taka osoba, która jest mocno wychłodzona, może nie zawsze właściwie rozpoznawać jakby sytuację i może nie wiedzieć, że ta pomoc jest jej już w tej chwili, w danym momencie potrzebna. Dlatego apelujemy naprawdę do wszystkich osób, czy też przekazujmy takie sygnały po prostu na bieżąco policjantom, kiedy wiemy, że te osoby gdzieś przebywają, czy usiadły na dłuższą chwilę. Takie siedzenie kilkunastominutowe w takim mrozie, na przykład minus 10, już może osłabiać po prostu organizm, właściwość myślenia, a kiedy jeszcze czasami zdarzy się do tego alkohol, to już właściwie o tragedię nie trudno. No i po prostu, panie inspektor, nie bójmy się, nigdy się nie bójmy policji, ale także w tym przypadku tym bardziej, że się może pomylimy, może ten człowiek, lepiej się pomylić 5 razy niż 1 raz, prawda, nie zauważyć. Dokładnie, jeśli się pomyliłem, przecież żadne konsekwencje nam nie grożą, a tak naprawdę policji nie należy się bać, bo my tak naprawdę naszą misją jest po prostu pomaganie ludziom i dbanie o bezpieczeństwo i porządek. No, niech się boją ci, którzy czynią, łamią prawo, prawda, to jest wtedy naturalne. Tak. Jeszcze kwestia, wiemy, dochodzą jednak głosy, bardzo duża jest naiwność niestety naszych rodaków. Chodzi o te akcje z naciąganiem, prawda? To osłowiona metoda na wnuczka, na policję. To też raz przypomnimy o tych zasadach i też jakaś nowość pojawiła się w Toruniu. Pani inspektor to zauważyła. Tak, właśnie dzisiaj policjanci z Komisariatu Policji Toruń-Rubinkowo doprowadzają do prokuratury i do sądu mężczyznę, który wraz ze swoim znajomym udawał fałszywego kuriera. I tutaj ostrzeżenie, mechanizm polegał na tym, że osoby, które oferowały swój towar do sprzedaży na portalach internetowych, właśnie takich osób wyszukiwali oszuści i
podszywali się pod potencjalnego klienta. Oczywiście chcieli zapłacić już, kiedy ten towar dotrze do potencjalnego kupującego, ale w międzyczasie jeszcze proponowali, że jeden z tych sprawców proponował, że właśnie przyśle swojego znajomego kuriera i tym sposobem ten przyjeżdżający fałszywy kurier odbierał towar i osoba sprzedająca nigdy nie dostawała ani towaru, ani pieniędzy za niego. Więc jeżeli mogę uczulić tutaj wszystkie osoby korzystające z portali internetowych, sprzedające, aby same wybierały czy też firmę przewozową, czy też kuriera, żeby nie pozwoliły nigdy sobie narzucić osoby, która odbierze daną przesyłkę. Czy to jest ta metoda dla kuriera? Jeśli chodzi o policję, raz jeszcze podkreślamy, przypominamy. Nigdy policja przez telefon nie załatwia żadnych spraw. Nie załatwia żadnych spraw. Może jedynie poprosić o przyjście na do komisariatu, ale nigdy nie prowadzi akcji przez telefon z osobami, których nie zna. Mało tego, nigdy nie odbiera pieniędzy ani nie zabezpiecza ich. Więc raz jeszcze gorący apel. Jeżeli tylko ktoś chce od nas pieniądze, chce, żebyśmy wypłacili z konta lub przekazali, lub udaje, że jakaś tragedia, wypadek się stał i musimy zapłacić pieniądze, żeby uratować naszą wnuczkę, córkę, syna, kogokolwiek, nigdy nie przekazujmy osobom nieznanym pieniędzy, ani też osobom, które mówią, że są policjantami, ponieważ sprawcy tutaj tylko wykorzystują ten zawód społecznego zaufania i próbują podszywać się pod policjantów po to tylko, żeby wyciągnąć od nas pieniądze. Tak, no i metoda ta, mówimy, stara już bardzo. Jeśli chodzi o wnuczka, to zawsze pamiętajmy, lepiej ochłonąć na moment, rozłączyć się, zadzwonić do... Kontaktować się z rodziną. Z rodziną, tak. Czy rzeczywiście ten mój wnuczek potrzebuje pomocy, czy w ogóle jest tam, gdzie się mówi, bo ja jest tak, że w tym afekcie wierzymy w głos, tembr głosu, tak, nie dawajmy się też wciągnąć w tajemnicę, bo często sprawcy próbują wciągać nas w taką tajemnicę, czy też właśnie rodzinną, czy też taką akcję policyjną. Nigdy nie wierzmy takim osobom. Naprawdę, policjanci w ten sposób nie działają. Kontaktujmy się natychmiast albo z numerem 997 lub 112, bądź z rodziną. Jeżeli jesteśmy samotni, tu mowa o starszych, czasem, prawda, nie dowidzimy. Pamiętajmy, nie mamy obowiązku otwierać drzwi przed kimkolwiek, jeżeli chodzi o to, że są różni domokrążcy, handlujący i tak dalej. Szczególnie jak wiemy, że nie będziemy w stanie na przykład się obronić, bo ktoś nam wejdzie, no i co wtedy? Nie musimy otwierać. Nawet policja, prawda, ma, no chyba, że coś, oczywiście jakaś akcja jest. No, jeżeli mamy wątpliwości, to zawsze możemy zadzwonić na numer 997-112 i upewnić się, że rzeczywiście policjanci byli do nas kierowani, ale bardzo wątpię w taką sytuację. Niby do kogoś starszego, prawda, no chyba, tak, że jakiś do mafiozo, mieszkający, mafiozo na emeryturze, tak, prawda, na emeryturze może. Tak trochę już żartujemy, ale powaga jest wielka, bo naprawdę możemy w jednej chwili stracić i no, jakieś tam prezy majątek, ale także i życie. To też jest możliwe, bo pamiętajmy, że taka osoba jest atakująca, kradnąca, jest zdesperowana. Jeżeli on też się już decyduje do jakiegoś mieszkania wejść, prawda, no to jest gotów na wszystko. Różnie mogą te sytuacje się skończyć, dlatego najlepiej starajmy się nie otwierać osobom, które nie są proszone do naszego domu, które się nie spodziewamy i ich nie zapraszaliśmy. Jakaś jeszcze sprawa, pani inspektor, jeśli chodzi o ferie, kończą się już, no ale jeszcze... W niektórych województwach, oczywiście też jeżeli osoby chcą sprawdzić, bo cały czas policjanci apelują o to, aby jeżeli mamy wątpliwości co do stanu trzeźwości kierowcy lub też stanu technicznego pojazdu, cały czas policjanci są w gotowości i można je zgłaszać w wydziałach ruchu drogowego. W różnych miastach jest to w różny sposób, jest to lokalnie nagłaśniane, więc jeżeli tylko mamy pewne wątpliwości lub jakiekolwiek, to polecamy się też tutaj, niesiemy pomoc rodzicom, aby ich dzieci bezpiecznie docierały do miejsc wypoczynku. O tym pamiętajmy, a więc te najważniejsze rzeczy dzisiaj, więc pamiętajmy o innych.